To, co zapowiadaliśmy w naszych materiałach, stało się faktem. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i trzy szkoły z Leszna podpisały porozumienie o współpracy. Chodzi o Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Sprawę od początku pilotowali Piotr Juźwiak, zastępca prezydenta Leszna oraz radny Jarosław Zielonka. Jak czytamy na stronie internetowej uczelni, w praktyce oznacza to objęcie patronatem naukowym młodzieży z tych trzech szkół w Lesznie oraz współpracę z samorządem naszego miasta. W ramach Porozumienia strony zobowiązały się m.in. do podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby nauki i gospodarki. Mecenat Naukowy obejmuje m.in. prowadzenie zajęć pokazowych przez nauczycieli akademickich oraz udzielanie konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkołach, współdziałanie w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów. Współorganizowanie Imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych, zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w akademickich kołach naukowych, dostarczanie prasy wydawanej przez VAT oraz publikacji o charakterze naukowym, wspieranie szkół w działaniach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z VAT. Wypełniając zapisy porozumienia, szkoły będą propagowały wśród uczniów ofertę studiów VAT, a Leszno zobowiązuje się do tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania zespołów szkół w działaniach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z uczelnią.